We wtorek 13 sierpnia w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej miało miejsce podpisanie umów dotyczących udzielenia przez województwo śląskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez gminę zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa śląskiego. W wydarzeniu tym uczestniczyli włodarze, sołtysi, wicemarszałek województwa śląskiego Beata Białowąs, dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich województwa śląskiego Jerzy Motłoch. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku te środki będą większe, dlatego że ja tylko przypomnę, że pula środków do podziału to było 4,5 miliona złotych, a wniosków wpłynęło na ponad 10 milionów. Także nie ukrywamy, to też widzimy, że ogromne jest zapotrzebowanie na te środki. Ktoś może powiedzieć, że małe środki, bo jak Państwo wiecie, pula maksymalna dofinansowania to było 60 tysięcy złotych, a dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego mogło być od 50 do 80%. Ale też nie ukrywam, że jak na co dzień rozmawiam z mieszkańcami, to właśnie oni mówią, że no skąd wziąć te pieniądze na przykład chociażby na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych. Na terenie gminy Istebna do końca tego roku mają zostać zrealizowane 3 projekty. Będą realizować te projekty do końca tego roku i mam nadzieję, że wszystkie będą przebiegać w bardzo sprawny sposób, bo niewątpliwie są one atrakcyjne dla mieszkańców i będą im służyły. Jest tu mowa m.in. o budowie wiaty na Trójstyku, a także planujemy zakup mundurów dla OSP, również koncerty, cykle takich działań edukacyjnych w ramach udostępnienia takich tablic informacyjnych w centrach wsi o postaciach zasłużonych dla naszej gminy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.